Tu nie pomogą żadne czary ani czterolistne koniczyny. Aby znaleźć się w gronie najlepszych humanistów na Dolnym Śląsku, trzeba solidnie popracować i posiedzieć nad książkami. Na pewno, żeby zdobyć dobry wynik w lidze naukowej, trzeba czuć się pewnie w każdym z tych przedmiotów, niezależnie od tego, czy jest to historia, czy interpretacja wierszy, czy może wiedza z wiedzy o społeczeństwie. Na pewno trzeba być bardzo, bardzo wszechstronnym, dużo czytać. Do zajęć tak zwykłych na lekcjach, no to różnie bywa, zależy jaki przedmiot, a do konkursów, no to jednak trzeba się przygotowywać nieraz dłużej. W bieżącym roku szkolnym uczniowie pierwszego prywatnego gimnazjum odnieśli szereg sukcesów, zarówno w dziedzinach humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, ekologicznych, ale takim najistotniejszym osiągnięciem jest zdobycie 7. miejsca w województwie dolnośląskim w lidze naukowej humanistycznej. Skala tego konkursu jest ogromna. Wzięło w nim udział prawie 8 tysięcy uczniów. To najistotniejszy konkurs dla gimnazjalistów na Dolnym Śląsku, a startują w nim uczniowie wszechstronni. Warto tutaj podkreślić, że one są wynikiem pracy wielu nauczycieli, bo taki konkurs, no szczególnie właśnie Liga Naukowa, myślę, że wymaga takiej wszechstronnej wiedzy, a więc i nauki, powiedzmy, historyczne i społeczne, no i oczywiście język polski. Pomocne są także zajęcia dodatkowe, które swoim zakresem wychodzą ponad zwykły program nauczania. Na pewno potrzeba bardzo dużo pracy i to jest praca na lekcjach w szkole, po lekcjach, ale także w domu. I ważną rolę pełnią nauczyciele i rodzice. Oni muszą nas motywować, wierzą w nas, pomagają nam. Podzieliliśmy się tak jakby na dwie części naszą grupą. Jedna część zajęła się częścią w pracy grupowej, bo tam była Liga Naukowa Finał, to jest w czterosobowej grupie byliśmy. I ja z Julią zajęliśmy się częścią z angielskiego, bo w tym tak jakby czujemy się lepiej, a Magdalena razem z Moniką zajęły się częścią bardziej polonistyczną. Taki podział wypalił. I tak, znaczy to według mnie wypalił, bo jak dla mnie 7. miejsce to jest dość wysokie osiągnięcie. Uczniowie, którzy drużynowo startowali w lidze naukowej, mają na swoim koncie także inne sukcesy. Między innymi Julia zajęła 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim Ogrody Jesieni. Zdecydowanie się nie spodziewałam, ponieważ był to konkurs ogólnopolski. Wiadomo, wielu, wielu uczestników, wiele kategorii wiekowych. Także wygranej się na pewno nie spodziewałam. Wiadomo, miałam nadzieję, ale... No muszę powiedzieć, że tutaj musimy w pewien sposób i poskramiać ich apetyty, bo uczniów w szkole jest niewielu, jest 62 uczniów, a wzięli udział w ponad 50 konkursach i niektórzy na swoim dorobku mają po kilkanaście konkursów, a więc są to uczniowie szczególnie, a można by powiedzieć, wybitnie uzdolnieni. Wybitni gimnazjaliści cały czas mają apetyt na więcej. Jestem świadoma, że przede mną jeszcze bardzo dużo pracy i bardzo dużo wyzwań i że nie mogę na tym kończyć, ale trzeba cały czas iść do przodu i przede mną jeszcze bardzo dużo pracy do takiego pełnego sukcesu, takiego ostatecznego. Z takim nastawieniem i zapałem droga do sukcesu pewnie nie będzie wyboista.